Już proszę Państwa, obydwa zespoły zostały wprowadzone przez trójkę sędziowską. W zaległym meczu 17. kolejki 3. Ligi Grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby przegrali na wyjeździe z Sokołem Kleczew 0-2. Od początku spotkania gra toczyła się w środku pola. Pierwszą groźną sytuację w polu Bartosza Pawłowskiego stworzył Błażej Nowak, który ruszył na bramkę i oddał strzał z prawego skrzydła. Okazał się on jednak niecelny. W niespełna kwadransie gry Sokół stworzył pierwszą groźną sytuację pod bramką Pytkowskiego. Odpowiednią czujność zachowała jednak obrona żółto-czarnych. W 28 minucie Damian Augustyniak wykonał stały fragment gry. Jego strzał sprzed pola karnego powędrował jednak obok prawego słupka. Od początku obie drużyny próbowały narzucić swój styl gry. Spotkanie to jednak było bardzo wyrównane. W 49 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Strzałem sprzed pola bramkowego Pytkowskiego bez większych problemów przy asyście Roberta Jędrasa pokonał Arkadiusz Bajerski. Losy meczu żółto-czarni mogli odwrócić w 64 minucie po zagraniu ręką jednego z zawodników Sokoła. Sędzia podyktował jedenastkę. Do starcia sam na sam z Pawłowskim podszedł Goliński. Zwycięsko z tej sytuacji wyszedł jednak bramkarz Sokoła Kleczew. W 75 minucie fenomenalną akcję na bramkę Pytkowskiego stworzył Jakub Antosik, który sam wystartował z połowy boiska. Wspaniałą interwencją popisał się jednak bramkarz żółto-czarny. Bramkę na 2-0 w doliczonych minutach zdobył Kamil Krzyżanowski, który popisał się dryblingiem między obrońcami żółto-czarnych i pokonał Pytkowskiego, ustalając tym samym wynik. Nielba Wągrowiec przegrała na wyjeździe z Sokołem Kleczew 0-2. Dzisiejszy mecz praktycznie przez 80% czasu przebiegał pod nasze dyktando. Mieliśmy dwie wyborne sytuacje w pierwszej połowie, trzy nawet, gdzie Błażej Nowak nie strzelił dwukrotnie i Karol Grygorek, który fajnie główkował, ale bramkarz ją wybił. No po prostu straciliśmy bramkę po strzale, po rykoszecie, odbiła się od jednego z obrońców i straciliśmy bramkę na 1-0, a później to już po prostu rzuciliśmy wszystko na jedną kartę. Graliśmy trzema napastnikami, także no to się... Mieliśmy jeszcze przede wszystkim karnego, którego żeśmy nie wykorzystali. Więc to wszystko spowodowało, że nas kontrowali, bo graliśmy jeden na jeden w obronie.
Także to przeciwnik nas kontrował i jest 2-0. Natomiast uważam, że to jest przegrana na własne życzenie, bo mogliśmy ten mecz rozstrzygnąć na własną korzyść już w pierwszej połowie. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy wykorzystali wszystkie sytuacje, to karny nie miałby znaczenia, ale to miało na pewno jakiś wpływ, bo gdybyśmy wyrównali, jestem przekonany, że byśmy byli w stanie wygrać ten mecz. Oczywiście, na pewno porażka 2-0 boli, bo z perspektywy wyników wydaje się, że drużyna z Kleczewa wygrała łatwo i przyjemnie, sądząc po wyniku. Niestety, jeżeli ktoś był na meczu, to widział, że po pierwszej połowie to my powinniśmy prowadzić przynajmniej 2, jak nie 3 do 1 i w ten czas my byśmy mieli mecz pod kontrolą. Przypadkowa bramka w początkowej fazie drugiej połowy lekko pomogła drużynie miejscowej, ponieważ cofnęli się tak jak większość spotkania, liczyli na kontry. My się lekko odkryliśmy, zaatakowaliśmy bardziej, mieliśmy rzut karny, którego nie udało się wykorzystać, ale jak najbardziej takie sytuacje mają miejsce na całym świecie i się zdarzają. I w końcówce zmiany, wszystko postawione na, jak gdyby na jedną kartę, żeby uratować jeden punkt tutaj na ciężkim terenie i kontra gości 2-0, także z przebiegu meczu na pewno nie zasługiwaliśmy na porażkę w takich rozmiarach, aczkolwiek wynik idzie w świat i różnie to ludzie będą odbierać. Okej, dziękuję Ci. Dziękuję bardzo.